Bartek, mecz z twoim byłym klubem, no remis, spotkanie z 0-0, tak się za takim wynikiem się to zakończyło wszystko. Jak ocenisz te wydarzenia boiskowe? Czy to był mecz z serii tych takich naprawdę, naprawdę trudnych? Myślę, że Bytowia postawiła mocne warunki, no i mecz widać było, że bardzo ciężki dla nas, ale wydaje mi się, że zabrakło nam szczęścia, gdzie w końcówce naprawdę dominowaliśmy i myślę, że to szczęście już będzie w meczu ze Stomilem. Mieliśmy my swoje okazje, przede wszystkim w końcówce, ale miała i Bytowia. Tutaj wielkie brawo należą się chyba Maćkowi Wierzbickiemu, bo naprawdę uratował nam tam skórę w jednej sytuacji. No tak, Bytowia miała sytuację, Wierzbik kapitalnie obronił. Cieszymy się bardzo, że jest w dobrej dyspozycji, wypadł nam jeden bramkarz, drugi jest Wierzbik i dobrze broni, dlatego cieszymy się. Niestety no, z punktu nie możemy się cieszyć, ale bierzemy go, bo wiadomo, lepiej zremisować niż przegrać i jedziemy do Olsztyna po 3 punkty. No właśnie, ten mecz w Olsztynie po tej porażce w Niepołomicach i teraz po tym remisie, jak wy na to zareagujecie jako zespół? No myślę, że my będziemy na pewno chcieli wygrać, tak jak w każdym meczu i myślę, że to szczęście już będzie przy nas i w Olsztynie na pewno się uda, ale no na pewno nie można powiedzieć, że jesteśmy w dołku, bo dobrze gramy, ale jakoś brakuje tego szczęścia, no trudno. Dzięki wielkie. Dzięki.